Ja wolałbym, żeby do sytuacji takiej, w której władza samorządu będzie musiała wskazywać kuratora, żeby nie doszło, ale widzę, że po prostu dochodzi, że to jest taka konieczność, z której biorąc pod uwagę to, że klub musi funkcjonować, że stan zawieszenia, który w tej chwili powstał, bo jest stan zawieszenia, no zarządu nie ma i to dla każdej organizacji, w której nie ma szefostwa, to jest zabójcze, no to rzeczywiście jak najszybciej skończyć z tym. I że dzisiaj też w zasadzie kandydatów do zarządu nie padały kandydatury tak naprawdę. To powiem tak, to rzeczywiście dla prezydenta jest to taki moment, w którym no niestety, choćby tego nie jest to specjalnie wygodne, ale tą odpowiedzialność trzeba będzie wziąć za dalszy los funkcjonowania klubu OKS 1945. Ja mogę panom powiedzieć tak, że jeżeli rzeczywiście taka uchwała zapadnie, to kontynuując ten wątek rządzenia w klubem z zewnątrz, że będzie to osoba, którą prezydent wskaże, która na pewno sobą nie da rządzić z zewnątrz. I będzie to osoba, która nie będzie, na pewno nie będzie to żaden radny, to tak mogę też powiedzieć. Rozmawiałem też z prezydentem przed chwilą telefonicznie i przedstawiłem mu sytuację, jaka tutaj w przerwie wygląda na 10 minut wcześniej. I zgodził się ze mną, że rzeczywiście tutaj trzeba, żeby wokół klubu nastąpiło uspokojenie i wyciszenie. Bo to jest podstawa dalszego funkcjonowania klubu. Te napięcia, które powstawały i tak jak mówię, do końca niezdefiniowane, nie nazwane do końca, o co tu tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, żeby to przerwać. A więc, szanowni panowie, no decyzja w rękach Walnego, jeżeli taka decyzja odnośnie wrócenia się do prezydenta zapadnie dzisiaj, no to jak najszybciej postaramy się tą decyzję wypracować i podjąć. Jeżeli będzie inna decyzja, no to oczywiście ona będzie uszanowana i wtedy czekamy na zarząd, żeby z nim rozmawiać o dalszym funkcjonowaniu klubu. Czy to nastąpi za 3 tygodnie, za 2, za miesiąc, czy za 3 miesiące, no to już jest druga sprawa, ale klub musi żyć, klub musi codziennie funkcjonować, klub musi rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej i musi być kierowany. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli panowie opinię tą podzielacie, to trudno, powiem tak, to będziemy musieli też tą odpowiedzialność, bo to jest odpowiedzialność, kolejną odpowiedzialność wziąć na siebie, czyli na władze miasta.